ostatni. No patrzcie, no, ja pierdzielę, ile tego tu jest, na komendę. Nie rozumiem, nie? Mów! Leja, to ty? Nie wierzę, coś siedzi na krześle. No to wygląda mega dziwnie to drzewo. W pierwszym odcinku postanowiłem sprawdzić pewną legendę. Niegdyś w odległym kraju żył młody i ambitny władca, który chciał rządzić nie tylko światem ludzkim, lecz również światem duchów. W tym celu studiował astrologię i magię, aż posiadł straszliwą, czarodziejską moc. Był pewien, że może już wszystko. Kiedy spotkał piękną Neję, która nie chciała z nim dzielić swego życia, urażony w swej dumie władca wygnał dziewczynę z kraju i rzucił na nią urok. Przekleństwo czarnoksiężnika powodowało, że każdy, kogo uczucie Neja odzajemniła, musiał umrzeć. Neja, wędrując po świecie, trafiła wreszcie do zimnych Trzebieszowic, gdzie wschodnią piękność przygarnął pan tego zamku. Zakochali się w sobie, lecz wkrótce doszło do tragedii, której nikt się nie spodziewał. Pewnego poranka pan powiesił się na drzewie w pobliskim parku. Kilka lat później jej kolejny wybraniec również wybrał śmierć na tym samym drzewie. Następny mężczyzna, którego pokochała Neja, także odebrał sobie życie. Neja wiedziała, dlaczego tak się dzieje. To odzywała się klątwa rzucona na nią przez odtrąconego adoratora ze wschodu. W Trzebieszowicach Neja wzbudzała uzasadnione zainteresowanie swą egzotyczną urodą, kolorowymi, zwiewnymi strojami, a także niezwykłymi ozdobami we włosach i ciężkimi bransoletami. Mężczyźni ją kochali i każdy, kto ją spotkał, był pod jej urokiem. A ona wiedziała już, że jej kochać nie wolno. Była bardzo nieszczęśliwa, bo jej serce nie potrafiło nie kochać. Mijały lata, zmieniał się zamek i jego właściciele. O Neji nikt już nie pamiętał. Na miejscu starych drzew rosły już nowe. W XIX wieku zaczął powstawać okazały park. Przy alejce prowadzącej do zamku posadzono drzewo, które wspaniale rosło, ale pewnego dnia jego konary zaczęły się wyginać ku górze, tworząc kształt przypominający szubienicę. Wtedy ktoś przypomniał sobie opowieść o Neji, która właśnie w tym miejscu lubiła odpoczywać. Tu również rosło niegdyś drzewo, na którym wieszali się mężczyźni, których pokochała Neja. Podobno w księżycowe noce dziś jeszcze można usłyszeć w komnatach zamkowych brzęk jej ciężkich bransolet. Przed spędzeniem nocy w jednym z pokoi zamku postanowiłem sprawdzić teren i spróbować odnaleźć, gdzie owe drzewo mogło rosnąć. Rozsiądźcie się wygodnie, zgaście światło i zapraszam Was na tą niezwykle mroczną, ale jakże ekscytującą podróż w celu sprawdzenia owej legendy. No dobra, słuchajcie, jestem już na terenie parku. Spróbujemy właśnie znaleźć drzewo, o którym mowa w legendzie. Wziąłem ze sobą SB7 i SLS-a, więc zobaczymy, co uda się uchwycić, albo czego się w sumie nie uda uchwycić. Sam jestem ciekaw, ile w tym prawdy, także zapraszam Was do eksploracji tego mrocznego parku. Dobra, trafiłem na bardzo, bardzo dziwne drzewo. Słuchajcie, z tego co mi wiadomo, niektóre z nich zostały, rosną też właśnie w Ameryce Północnej. Nie są one podatne na właśnie na obecność wody, ale to jest zupełnie inne niż to, co było przedstawione mi wcześniej. Wygląda naprawdę mega dziwnie, powiem Wam. Jakby normalnie wspinało się w stronę niebios. Bardzo dziwne drzewo. Same tutaj dziwne drzewa są, tak jakby tu gdzieś fragment tej legendy jednak gdzieś tutaj krąży. No, kolejne. No to widać, że to są jakieś pewnie pomniki przyrody. No to wygląda mega dziwnie to drzewo. Bardzo, bardzo dziwnie tutaj to wygląda, ale nie czuję, żeby to jeszcze było to miejsce. No dobra, słuchajcie, minąłem dużo dziwnych drzew po drodze, ale te wydaje się wyjątkowo jakieś takie, wiecie,
przyciągające. Tak mnie coś skierowało, żeby ci tutaj na tą rozpiętość tych tej korony całej. Dosyć ciekawie to wygląda, słuchajcie. Także może coś tu wyłapiemy. No słuchajcie, zaczniemy tutaj od sesji z SB siódemeczką i zobaczymy, czy coś uda się wyłapać. Okej, czy przechodzę dzisiejszej nocy z szacunkiem? Czy ktokolwiek mnie słyszy? Czy możesz to potwierdzić, mówiąc tak? Podobno bardzo dużo osób powiesiło się tutaj, w tym parku. Słyszysz mnie? Odwzajemnialiście uczucia do niejakiej Nei. Neja, jesteś tutaj? Jest. Jest! Oh my god! Kochałeś się w niej? Mówię. Wow. Bo to zginie. Jest tu. A czemu ona nie może przemówić do mnie? Nie rozumie mnie? Mów! Neja, to ty? Ilu z was zginęło z powodu tego zaklęcia, które padło na nią? Powiesz mi, Neja? Wow, to kobiecy głos. Może mam wrażenie, że oni są gdzieś na drzewie, nie? Ile mieliście lat? Pojawia się sporo głosów. Co niezwykle istotne, każdy z głosów należy do innego mężczyzny. Jeden z nich ma niezwykle ciężki ton i nie byłem w stanie stwierdzić, co powiedział. Może wam się uda. Mężczyźni twierdzą również, że Neja cały czas mówi do mnie, lecz konkretny kobiecy głos pojawia się na pytanie o liczbę wisielców i odpowiada ona: ja znam. Zdaje się, że nawiązuje kontakt z ofiarami tego zaklęcia, jak i samym duchem Nei. Neja, wiedziałaś o tym zaklęciu, że na ciebie rzucił ten człowiek? Dlaczego odrzuciłaś jego emocje? Jesteś tutaj jeszcze? Mapuje mi na kamerze twarz tutaj. Jest! Oh my... Znów ten mężczyzna! Odpowiada za nią. Przemawiacie do mnie, słyszę was, bardzo wam dziękuję. A dacie znak jeszcze, że tutaj jesteście? Poruszycie tą gałęzią przede mną? Wow, kobieta. Mów! Ona powiedziała mów! Czego tutaj nadal jesteś? Czego szukasz? Znów podobna sytuacja. Mężczyzna potwierdza swoją albo Nei obecność. Potem pada damski głos. Mów, czy było to skierowane do mnie, czy do innego z obecnych duchów? I co niezwykłe, na pytanie, czego szuka duch kobiety, pada jasno: ręki. Czy szukała ona swojej ręki, na której, jak wiemy, znajdowały się ciężkie bransolety? I dlaczego ją straciła? Czy padła ofiarą napadu? To niezwykle ciekawa kwestia. Co nadal jesteś na tym świecie? Czy przeszkadzam tobie? Tak. Kurde. Zaraz odejdę, ale chciałbym jeszcze nawiązać komunikację z wami. Bardzo wam dziękuję za te odpowiedzi. Chciałbym was zaraz zobaczyć i odejdę stąd. Dziękuję za to, że daliście sobie znać i pilnujecie nadal tego miejsca. No dobra, słuchajcie, no nie spodziewałem się tutaj odpowiedzi. No drzewo nie jest, nie przypomina, ale nie wiem dlaczego udałem się właśnie pod te trzy drzewa i właśnie po środku dostawałem konkretne odpowiedzi. Aż jestem naprawdę w ciężkim szoku,
bo to były konkrety. To były konkrety związane z legendą. To jest też ciekawe. Niektórych nie zrozumiałem, ale muszę to przeanalizować. Zdaje mi się, coś widziałem jeszcze kątem oka, to jest raz, dwa, kamera łapała twarz. Kamera ma taki wbudowany sensor, że jak łapie coś na zasadzie właśnie twarzy, to pojawia się taki kwadracik u mnie na wyświetlaczu i dokładnie pojawiało się to na drzewie. Nie wiem, tu nic takiego nie przypomina twarzy, a łapał to rzeczywiście ten sensor cały, więc no szybko, póki jeszcze tutaj są, odpalam SLS-a i zobaczymy. Neja, jeżeli jesteś tutaj, naprzeciwko tego światła, pomachasz mi? Coś jest, słyszę takie ciężkie kroki, nie wiem co to jest. Tu licha jest. Słuchaj, ale mnie ciary teraz przeszły. Wow. Jakaś energia się tutaj pojawia. No przysiągłbym, że z tego drzewa odgłosy dochodzą. To jest wewnątrz drzewa. To jest porąbane i zarazem bardzo creepy. Może pokażesz się tu na środku? Zrobisz to dla mnie? Wow, coś było na chwilę. Kurde. Tylko żeby nie mapowało mi. Jeszcze raz, po raz ostatni. No patrzcie. No, ja pierdzielę, ile tego tu jest na komendę. Może ktoś jeszcze, kto nie zdążył się pokazać. Pokażesz się? Na SLS udaje się zmapować kształty. Warto dodać, że pojawiają się na tle krzaków, więc logicznie rzecz biorąc, to je mapowało. Ale warto dodać fakt, że mapowanie występowało na komendę i były to dwa kształty. Potem nie udało mi się powtórzyć tej sytuacji. Nej, a ty możesz się pokazać? Byłaś już tutaj? Pokazałaś się? I patrzcie, nic nie mapuje. To było chore. Nic, nieważne jak SLS-em poruszam. No dobra, słuchajcie, opuszczam ten sektor. Także udaje się za niedługo do sprawdzenia pewnego pokoju. Także zobaczymy, co się będzie działo, czy ktoś coś za mną podążało. Definitywnie słyszałem w tym rejonie kroki. One dokładnie były za mną, czyli w kierunku tamtych drzew. Teraz, wtedy słyszałem właśnie przed sobą. Może źle to ująłem, może kochani. Teraz stoję w miejscu, gdzie słyszałem te kroki. Czyli one były tam, gdzie wcześniej stałem przede mną. Na komendę pojawiły się dwie postacie, mapowało. Co wyklucza w ogóle pojęcie, że mapował błąd, bo to trzy razy poprosiłem. I no co mogę skomentować? Przede wszystkim też, że słyszałem dźwięki z wewnątrz tego drzewa, co jest strasznie porąbane. Nie potrafię sobie pomieścić w głowie, tak by te dusze były zaklęte w te drzewa, może, nie wiem, takie mam wrażenie. Drapanie słyszałem też, o korę. No i te kroki, to z takich rzeczy, które mam nadzieję, że to się uchwyciło na kamerze, no bo słyszałem to jednak na własne uszy, więc mikrofon powinien to złapać. No i odpowiedzi przez SB7, no słuchajcie, no konkret, wow. Bardzo jestem zadowolony z tego. Pożegnałem się z nimi i zgodnie z umową wynoszę się stąd. No dobra, słuchajcie, jestem już w środku. Także dzisiaj tutaj nie mamy delikatnie jakby podparcia większego niż ostatnio. Także tutaj będziemy próbować nawiązać z czymś kontakt. Zacznę, słuchajcie, od SLS-a, więc dzisiaj wyjątkowo nie będziemy używać SB7. Taki test, czy po prostu uda mi się nawiązać kontakt bez wcześniejszej jakby prowokacji
na podstawie właśnie SB7, więc zobaczymy, czy wyjdzie to trochę lepiej, czy gorzej, czy wyjdzie po prostu tak samo, jeżeli chodzi o samą aktywność. No dobra, więc najpierw spróbuję łapać to SLS-em, prowokować, czy coś znajduje się ze mną właśnie w tym pomieszczeniu, bo takie dostałem wskazówki, że tutaj może się coś najwięcej dziać. No i słuchajcie, dzisiaj będzie troszeczkę też więcej przy normalnym świetle, no więc zobaczymy, jak wyjdzie. Także odpalam zaraz od razu SLS-a i zobaczymy, czy będzie mapować jakąkolwiek postać, która znajduje się ze mną w tym pokoju. Będziemy dzisiaj też prowokować pod tym kątem, że po prostu przygotowałem miejsce dla mojego potencjalnego gościa. Ja usiądę sobie tutaj, więc wszystko na zasadach pełnego kontaktu, szacunku. Tutaj jak widzicie SLS-a, music box też jest. O, pomieszczenie nie jest zbyt duże, ale no, możemy tutaj gdzieś zaraz pokombinuję, gdzie tego SLS-a mógłbym rozstawić. A tak prezentuje się. A tak prezentuje się to właśnie w normalnym świetle. Tam mamy statyw, który no, będzie służył nam no, do nagrania ujęć oczywiście podczas spania. No i tu reszta sprzętu. Może usiądziesz na tym krześle? Nie musisz się mnie obawiać. Pokaż się na tym krześle. Naprawdę ciebie jestem w stanie zobaczyć. Nie wierzę, coś siedzi na krześle. Mam cię, dziękuję ci, że usiadłeś razem ze mną. A więc jednak mnie rozumiesz i rozumiesz język polski, ale się rozsiadłeś. Słyszałem ciebie właśnie jak nadchodziłeś. Słuchajcie, na komendę mapowało cały czas. Nic. I nagle pyk. Pojawił się. No dobra, rozumiesz mnie. Pomachasz do mnie? Którąś obętnie ręką. No cześć, cześć. Macha. Kurde, patrzcie, macha do mnie ręką. Jasny gwint. Nie wiem, że to jest jakiś pozytywny naprawdę byt. Jaki numer. No cześć, cześć. Dziękuję, dziękuję. Możesz, już widzę ciebie, że machasz. Super. Witam cię, witam. Możesz już obniżyć swoją dłoń. Cały czas trzymałem w górze. Zaraz skomunikujemy się przez inne urządzenie. Ale jeszcze chciałbym tutaj ciebie naprawdę zobaczyć. O kurcze. Normalnie jak król. Dziwnie macha głową. Kto to jest? Co to jest? Słuchajcie, bo ja dzisiaj w ciągu dnia miałem naprawdę tu fajne odpowiedzi. Właśnie na aplikacji. Tak by coś tu było i komentowało właśnie, co oglądam w telewizji. Z czym on tak macha głową? Jakby... Co jest? Wspomniałeś wcześniej, że na aplikacji padło brandy. Kiwnij głową na tak, że napiłbyś się dobrego drinka? Jacie. Ale zobaczcie, jak on siedzi. I dłoń już, zobaczcie, ręka już nie jest w górze, nie? Widzę cię, widzę, super. Jesteś tutaj. Elegancko. Siedź, siedź, zaraz sobie porozmawiamy przez... Kurczę, jakieś urządzenie. Ale aż chyba bym SB7 użył, naprawdę. Możesz dotknąć mojej dłoni? Tutaj na tym krześle siedzi. Dobra, usiądę razem z nim. Dotknij mojej dłoni.
ale wam powiem, że tu jest normalnie powiew zimnego powietrza. Ale mam gęsią skórkę, ale to jest dziwne uczucie, powiem wam. To jest coś niesamowitego. Pierwszy raz czegoś takiego doświadczam. Bo wiem, że to jest coś pozytywnego. Tu siedzi jakiś pozytywny byt. Na pewno się pod nic nie podszywa. No dobrze, skoro tu jesteś, naprawdę ciebie czuję. No, mam nadzieję, że podajemy sobie rękę. Także witam cię serdecznie. No i... Kurczę, to skoro mnie słyszysz i to wszystko, to Music Box powinien coś wyłapać, jeżeli on tu jest. Ja go nakieruję na to. To też jakaś forma testu dla tego urządzenia. A jesteś w stanie... Nie chcę cię zrywać z tego krzesła, słuchaj. Ale na przykład tutaj jest to urządzenie, dzięki któremu ciebie złapałem. Jesteś w stanie je poruszyć? Wiem, że to taka głupia, takie głupie życzenie, ale naprawdę chciałbym to zobaczyć. Tak pchnąć się, nic, spokojnie, nic się z tym nie stanie. Nie będę zły, nic. Będę wręcz zaszczycony, że zrobisz to dla mnie. Nie wiem, czy tu jesteś. Na pewno zostawiłeś ślad w postaci energii, zmiany temperatury. To jest pewne. Nie wiem, skąd to było. Albo z łazienki, albo przede mną. Nie wiem. Nie za bardzo. Ale to jest masakra. Słuchajcie, na komendę coś siadło na krześle. I no, słuchajcie, jak przyłożę dłoń, nagrywam naprawdę dużo lat, ale pierwszy raz czułem, że ktoś przyjazny siedzi naprzeciwko mnie. I takie dziwna ten podmuch, ta fluktuacja tego powietrza. Dobra, spróbujmy najpierw na apce, czy zacznie się do nas tutaj odzywać. Czy nadal tutaj jest? Myślę, że jest, kurczę. No dobra, słuchajcie, apka jest odpalona na język polski, bo no, myślę, że ten byt jest. Ten duch Polakiem, tak? Zostawimy sobie tutaj na łóżku. No okej, odpaliłem aplikację, dzięki której możesz do mnie przemawiać. Jesteś tutaj nadal? Wygodnie się siedzi na tym krześle? Zły. Jest zły! Jasny gwint. Czemu jesteś zły? Co ja źle o takie głupie rzeczy cię prosiłem? Nie chciałem cię obrazić, wybacz mi. Przepraszam. To porozmawiajmy o czymś innym. Mów, co chcesz mi przekazać. Na razie o nic nie zadaję pytań. Może chcesz czegoś ode mnie wiedzieć, coś o mnie, więc spoko. Nie ma problemu. Padło zły, no wy dalej twierdzicie, że ta aplikacja jest... Szatan. Jasnych. Dobra, to już nie jest zabawne. Chyba próbuję mnie przestraszyć. Jasne gwinta, jeżeli to coś... Dobra. To już nie jest śmieszne, słuchajcie. No nie wyczułem tutaj złej energii. Dlaczego padło to takie coś? To kto? Kim jesteś? Podasz swoje imię? Nie wierzę, że to coś demonicznego. To by dało się ten mrok wyczuć. Było coś pozytywnego. Zaczyna mi się robić niedobrze. Może ty jesteś zły, jeżeli to ty jesteś zły, otworzysz to, pokaż, jak jesteś zły. Uderz coś, kurczę. Żebym wykluczył to. Żyrandol się nie rusza. Na razie będę nasłuchiwał w całkowitych ciemnościach. Zostało mi jeszcze trochę tu światła, a drugie ogniwo się w razie wyładuje na noc. No i
Na razie przejdziemy sobie na Nightshot. Może w ciemności będzie łatwiej. Inaczej zmysły pracują ludzkie i może się tu bardziej uaktywni. Zobaczymy. Albo poza tym, zobaczcie, nie wiem, czy taki błąd, nieważne. Możesz to powtórzyć? Jeszcze raz uruchomić tą melodyjkę dla mnie? No słuchajcie, to są... Ja wam jeszcze pokażę, jak to wyglądało w ciągu dnia. Więc tak, ogólnie to są jeszcze z wczoraj, więc... Tam jak komentowałem, mówię, pewne kwestie w telewizji jakby padło tak, powyżej, potem coś jakby dalej skomentowałem, padło jakby stwierdzenie. I potem było kabel, dziwne brandy, czyli odniesienie raczej do rodzaju alkoholu. Oni są tutaj, jak się masz, zły i szatan. Tutaj widzicie. Dziwne. Totalnie dziwne. Uderz coś, porusz czymś. Mnie nie możesz zaatakować. Coś słyszę, nie wiem, co to jest. Na aplikacji jest cisza. Czas odnieść się do tego, co miało miejsce. Po wstępnym mapowaniu pokoju przez SLS na krześle widać postać, która na moją komendę siada przede mną. Również podnosi rękę na znak przywitania. Nie czuję nic złego, nie czuję niepokoju. Byłem przekonany, że coś dobrego się działo przede mną. Potem na aplikacji pojawiają się dwa słowa: zły i szatan. Zmieszany wygenerowaniem się tych słów, zaczynam odczuwać narastający dyskomfort w postaci mdłości. Po dłuższym nasłuchiwaniu nie udało się na razie nic zarejestrować, lecz wkrótce miało się to zmienić. Wkrótce miałem dostać znak, że coś złego było w moim sąsiedztwie. Przekaż. I przekaż mi... Już sam nie wiem, co byś chciał przekazać. Myślę, że tu na razie na tyle. Zdawało mi się, że coś słyszałem jakby na tym dyktafonie, jakieś takie dziwne... Nie wiem, czy ja się wtedy poruszyłem, muszę to sprawdzić po prostu na montażu. Spróbujmy drugiej sesji, może coś jeszcze uda wyłapać. Na dyktafonie udaje się uchwycić bardzo dziwny i nieludzki głos. Jak widzieliście, kamera nie złapała tego dźwięku, natomiast dyktafon już tak, co czyni ten dowód niezwykłym. Na kolejnej sesji słychać znów dziwne dźwięki, lecz nie jestem do końca pewny, czy to nie ja je generowałem. Coraz bardziej mam wrażenie, że poprzez próbę kontaktu ściągnąłem do tego pokoju coś niebezpiecznego. Sesję. To cała szafa szczeliła, nie? Jasny chuj. Możesz to powtórzyć? A już się pożegnałem. Słyszałem to. Dziękuję za ten znak. Szanuję. A jesteś w stanie ją otworzyć? Nie wiem, co tu siedzi. To jest najgorsze takie. Było coś pozytywnego, zniknęło, ale może się coś jednak podszywało.
totalnie znak zapytania, bo nie wiem, nie dokopałem się, co mogło się dokładnie tutaj stać, nikt nie wie. Zciszę na ten temat. Za bardzo nie chcę wchodzić w kontakt, a w szczególności przez SB7, bo to już jest, wiecie, nie wiem, z czym mam do czynienia, a sam SLS już na komendy. Mamy tutaj do czynienia z rzeczywiście z czymś ciekawym. Na komendę, słuchajcie, na komendę. Jak to wiąż wtedy ustaje, potem znów się pojawia. Dlaczego tak jest? Tego nie wiemy. Ja tu słyszę teraz na kamerze. Czyli to nie byłem ja. Znów ciary, znów te uderzenia. Mam nadzieję, że to nie jest nic, dlatego ja tutaj będę już kończył kontakt, kładę się spać, kochani. Odkładam krzesła, żegnam się, zakończyłem już sesję. Było na spokojnie i bardzo dobrze, że podjąłem taką decyzję. To był tylko kontakt na zasadzie siedzenia i skanowania SLS-em i to tyle. To już było ponad to. Nie wchodziłem w bezpośrednią rozmowę, aż przez komunikator. Bardziej w interakcję wchodziłem, no może gorzej, nie wiem. Nie przeprowadzaliśmy tak naprawdę rozmowy, ja nie słyszałem jego głosu. Więc może to i to lepiej, ale słyszę jego... Może, nie wiem, nie wiem co o tym myśleć, jest to przerażające. Dobra, kładziemy się. No dobra, słuchajcie, dosyć ciekawie było, ale no na stan noc, czyli nasłuchiwanie. Zostawię dyktafon uruchomiony na noc. Zobaczymy, czy coś uda się wyłapać. Jest to dosyć już sprawdzona w sumie metoda przeze mnie i dużo rzeczy idzie się dowiedzieć na temat stanu swojego snu. Co się działo wokół, kiedy nasza świadomość nie jest, jest pogrążona właśnie w śnie. I nie mamy właśnie tych swoich zmysłów. Wtedy coś lubi się uaktywnić. Bo myśli, że jesteśmy nieświadomi, a tu jednak... No w sumie nie wiem, czemu mówię to głośno. W sumie może sam się sprzedałem. Dobra, no cóż, trudno. Mam nadzieję, że tego nikt nic nie usłyszało. Dobra. Podczas gdy byłem pogrążony we śnie, słychać dziwny dźwięk przypominający kroki. Cała ta wyprawa była dla mnie niezwykle ekscytująca. Odpowiedzi na SB7 w parku i SLS pokazały, że duchy związane z legendą o Nei nadal są w tym miejscu. Próba kontaktu na SLS z istotą była niezwykle udana, lecz odnoszę wrażenie, że coś złego albo podszywało się pod tą istotę, albo przyszło tuż za nią, a ona sama uciekła. Czy próba kontaktu z duchami, które było ofiarami klątwy czarnoksiężnika, sprowadza ogromne ryzyko w postaci konfrontacji z czymś potężnym i złym? Odpowiedź na to pytanie zostawiam wam.